kochani, to ja Wojtek Pietraszek Rockday. Pokazuję wam dzisiaj świetną basówkę firmy Dean Edge 1 CBK, czyli Classic Black. Patrzcie na to, jak ona wygląda. Czyli mamy tak, cztery struny, jak widzicie, cztery struny, przetworniki firmy Dean, pasywne, układ pasywny, przetworniki pasywne, gryf z klonu, korpus z lipy, przykręcany korpus do gryfu, czy gryf do korpusu za pomocą czterech śrub. Mamy tak, trzy pokrętła, czyli tak, jedno pokrętło od barwy, pokrętło od przetwornika, od głośności przetwornika tego przy mostku, pokrętło od głośności przetwornika tutaj przy gryfie, czy można powiedzieć tak w środku tej odległości. No i teraz co, widzicie, taki jest kształt stratokaster, więc generalnie spoko. Główka też taka dinowata, fajna. Od razu pierwsza rzecz, co się rzuca w ręce, jeśli chodzi o uczucie w graniu, po prostu to jest gryf. Gryf jest naprawdę tak rewelacyjny, jeśli chodzi o jego układ, o to, że on jest taki fajny, chudy tutaj, fajnie można objąć i dosięgnąć do wszystkich strun. To jest rewelacyjne w tej gitarze. To jest od razu, co się rzuca w ręce. No, posłuchajmy, jak ten baseczek kochany, ta gitareczka brzmi. Jeszcze tylko muszę wspomnieć, że menzura 34 cale, więc do dzieła. Zobaczmy sobie najpierw, jak będzie ona brzmiała na przetworniku przy mostku. Barwa na maksa rozkręcona, uwaga. Zmniejszmy sobie barwę do minimum. Teraz na połowę. Tak mniej więcej, no to jest. To nie ma jakiegoś wyczucia, nie ma takiego pstryczka w środku, żeby można było wyczuć, gdzie jest połowa. Teraz zobaczmy, jak będzie brzmieć przetwornik tylko i wyłącznie przy gryfie. Barwa na maksa. Aż się szyby trzęsą, trzeba przyznać. Ale już widzicie, różnica jest naprawdę bardzo, bardzo wyraźna. Zobaczmy, jak będzie brzmiało na barwie danej do minimum. Taki fajny, taki to jest basowany, mniej wyraźny, co prawda. Dam na połowę to brzmienie, mniej więcej na połowę.
brzmi. Dam z powrotem na maksa barwę. Brzmiało jak dam na maksa oba przetworniki, głośność obu przetworników, czyli jeden i drugi jest na maksa. Pobawmy się znowu barwą. Oba przetworniki na maksa, rozkręcone, barwa na minimum. Sami widzicie, jaka różnorodność brzmienia tutaj wychodzi nam z tej gitary. Jest bardzo wyraziste. To nie to, że tak, że pokręcę jedną gałką i tak jest, nie ma różnicy. To widzicie, troszkę zmieniam barwę. Zmieniałem cały czas po trochę głośność tego, przepraszam, nie powiedziałem barwę, głośność przetwornika przy gryfie. I słyszeliście, co odrobinkę przekręciłem. Teraz jest na maksa przetwornik ten, na maksa przetwornik drugi. Teraz zobaczmy, będę co chwilę zmieniać ten przy mostku. Zupełnie jest jakby wyciszony, więc widzicie, to jest wyraźna różnica. Po prostu jak zaczynam go cofać, przy takim płynnym zmienianiu to tak mniej to jest odczuwalne.
na po prostu częstotliwości te, które są wyłapywane przy tym przetworniku mostkowym, czyli te takie ostrzejsze, więc właściwie nam troszeczkę bardziej się, jak można powiedzieć, tak zamula to brzmienie, prawda? Bo mamy, teraz jest na maksa oba, a teraz mamy wyłączony zupełnie ten. Troszeczkę jest taki zamulony. Jeszcze jak zmniejszę barwę, to słyszycie bardziej tak dudnie. Bardzo fajnie, no i tak po tym krótkim filmiku, cóż można było o tym powiedzieć? No gitara, widzicie, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Jest to taki kształt bardziej właśnie taki tradycyjny Stratocaster. Przetworniki pasywne, elektronika no też pasywna, jak tutaj widać i łatwo się domyśleć. Brzmienie naprawdę jest fajne, dosyć uniwersalne, można zrobić takie naprawdę bardzo zbasowane i takie przyciemnione, ale również można zrobić bardzo jaskrawe. Myślę, że znajdzie zastosowanie no głównie w takiej cięższej muzyce, do tego jest bardziej stworzona, ale oczywiście w każdej innej tak samo, więc to tylko kwestia wzmacniacza, głośników, prawda, umiejętności naszych, stylu gry, prawda. Co do generalnie ocenienia tej gitary, to ja w sumie bym gitarę ocenił na 5, po pierwsze. Wykonana jest bardzo dobrze, nie ma jakichś uszczerbków, ani żadnych takich bajerów. Progi fajnie są wyszlifowane, fajnie wykończone. Gniazdo na gitarę jest tutaj, w tym miejscu. Niektóre gitary mają tutaj od przodu, ja nawet chyba wolę, jak jest z tej strony. Wygląd naprawdę jest też no taki dosyć mocny, taki metalowy, prawda? Tutaj czarne przetworniki, czarna gitara, gryf, podstrunica palisandrowa, więc też takie daje taki ciemniejsza barwa, tego, ciemniejszy kolor, no główka też taka. Więc co do wykonania bym dał piątala, co do brzmienia też bym dał piątala, co do ceny w sumie też bym dał piątala, bo to jest gitara, która oscyluje w granicach 1000 zł, więc generalnie jak na taką gitarę w takiej cenie, to ona jest wykonana naprawdę bardzo fajnie i brzmi też bardzo fajnie, więc tutaj nie ma co się czepiać. No jedyny można powiedzieć minus takiej gitary, to chyba tylko z mojego punktu widzenia, to jest to, że no, to jest gitara czterostrunowa, więc... ja gram na pięciostrunowej, więc właściwie jestem przyzwyczajony do tego, że odległości między strunami są troszeczkę węższe. To oczywiście dla innych to jest minus, dla innych to jest plus, ponieważ lepiej się gra pop-up, prawda? Pop-uping, pop-up, pop-up. Lepiej się gra pociągnięcia... lepiej się gra właśnie pop-up. Po prostu mieści się na bardziej palec w gitarach ze strunami pięcioma, po prostu troszkę ciężej nam ten palet wcisnąć tam. No to jest tylko oczywiście moje takie indywidualne odczucie, więc tutaj wy możecie mieć zupełnie się, możecie się z tym nie zgadzać. Więc gitarka jest zarąbista, naprawdę polecam. Dean Edge 1 Classic Black CBK. Pozdrawiam, Wojtek Piotraszek, kanał Rock Day, popatki.